technika stymulacji głosowej. To jest właśnie takie delikatne mówienie. Jak u psychologa? Jak u pornoaktorki masturbowanie głosem. I to jest dziewczyna, która jest liderką na YouTubie tego ruchu. Ma mikrofony, które połączone dają dźwięk 3D. I to co, słuchawki muszę założyć? Najlepiej to słuchać w słuchawkach. Filmik jeden, w którym ona sobie robi po prostu paznokcie. I filmik polega na tym, że ona dotyka różnych rzeczy, które są podłączone jakoś tam mniej czy bardziej pod mikrofon, tak zajebiście słychać. Jest jeden film, który cię układa do snu. Ma fajny mikrofon, ale też ma taki głos. Choć niektórym się nie podobało, jak widziałem po komentarzach. I na przykład, wiesz, jedna część filmiku jest taka, że ma szczotkę do włosów. Wiem, że to nie jest szczotka, ale musiałem coś pod ręką mieć. Nie, to jest szczotka. I robi tak, tak. Ale jakie to jest dobre. I siedziałem, ubrałem sobie słuchawki, oczywiście Beatsy. Nie. Wiem, chciałem zabrzmieć jak kutas, tak? Chciałem zabrzmieć jak skończony... No to wiesz co, wyszło ci za hajs z YouTube'a. W tych słuchawkach i słucham sobie i tak. A to dlatego, że Beatsy są takie dobre, czy po prostu ten... Nie, wiesz co, Beatsy są przepłacone. Co jest prawdą, ja się z tym zgadzam. Możemy zrobić cały odcinek o Beatsy. Nie. Można podsumować, że to są przepłacone. Są przepłacone, są ale przepłacone. Ja o tym wiem, w sensie, to, bo ja lubię jak ludzie mi mówią oczywiste rzeczy. Karol, Beatsy są przepłacone. Da, MacBooki też. Ale tak naprawdę dzisiaj będziemy mówić o więzieniach. Nie o więzieniach. Chyba, że masz Beatsy w więzieniu. Mieliśmy mieć jeden temat, nie wyszło. We Francji w Chartres wypuszczają więźniów, dlatego że te więzienia ich są przepełnione i tam są zbyt upalne i tam jest za gorąco. Nie ma klimy, więźniowie się czasem barykadują w cieniu, bo nie chcą wracać do dusznych cel. Mówiliśmy niedawno o tym, że był gość, który uciekł policji, bo powiedział, że jest za gorąco, nie pójdzie do więzienia i wróci, jak będzie zimniej. A teraz? Ale czekaj, bo obligatoryjnie. Ja myślałem, że to był żart jakiś taki, a teraz okazuje się, że faktycznie tam jest taki problem. I sędzia nakazał komisarzowi wypuścić więźniów, bo... Anna Maria Wesołowska nakazała komisarzowi Rexowi. To tam minimum. Wydaje wyrok! Meanwhile and power. Komisarzu Rexie. A przecież w Polsce był, Wesołowski tam grał. Dalej jest chyba. Hajs z abonamentu. My mamy hajs z YouTube'a, oni mają hajs z abonamentu. My nie mamy hajsu z YouTube'a. Mamy dużo hajsu z YouTube'a, Beatsa Wesoła. No to właśnie. Za 2,5 lata działalności kupiliśmy Karolowi Beatsy. No i jeszcze musieliśmy wziąć pożyczkę w Prowidencie. Bo nic nie powiedzieliśmy o tej więźniach, no to mów. Byli więźniowie, no, oni mieli Beatsy i wyszli z więzienia, bo było za gorąco. Anna Maria Wesołowska nakazała komisarzowi Rexowi, żeby otworzył zębami te kraty. Komisarz Rex przyszedł, bo to owczarek niemiecki, otworzył te kraty, więźniowie wyszli, każdy przy wychodzeniu dostawał parę biców. Każdy mówił, że przepłacona, ale brali, bo za darmo. Ja osobiście uważam to za kuriozum, żeby wypuszczać więźniów, bo nie wiem, czy ty wiesz, oni ich wypuszczają i oni mają czekać. Nie, że wypuszczają ich gdzie indziej, w sensie idą do innej celi, tylko po prostu wypuszczają na ulicę i mówią, no to poczekajcie, jak się zwolnią, to wrócimy i was weźmiemy. No co z tym złego? No to, że uciekną. Nie. Jakby Radek w ten sposób sprzedawał polimaty, w sensie odcinki, jakby tak opowiadał. No i tam była jakaś taka wyspa, tam... Nie wiem, w którym to było konkretnie roku, w 74 właśnie, albo w 83. Jakby byśmy robili polimaty tak długo, no jest mniej tak jakoś... I był tak, był Goering, albo to był, nie, to był Himmler. Czy to było Czechosłowacy, czy to były Węgry? Chyba Czechosłowacy mnie atakowali. Ale też nie jest, bo który to był rok, to też nie wiemy. I tam przyszli z odsieczą ci... Janczyk i Sobiecki. Tak. No. Pod Warną. Pod Warną. Pod Cedynią. I wtedy oni się A to było oczywiście 1275. Ale to trwało dłużej niż 4 dni, max 2. Polimaty według Lesa. Trzymajcie się ciepło, widzimy się w poniedziałek. W poniedziałek też planujemy rozwiązanie akcji charytatywnej, więc oglądajcie koniecznie. Dziękujemy wam i dziękujemy również Radkowi Kotarskiemu i Tytusowi Hołdusowi za uczestnictwo. No jeszcze im podziękujemy. Tymczasem na dole w linku macie najnowszy odcinek 2 w 1. Trzymajcie się i bądźcie lecho stronnicy! Idioci z YouTube'a, mam dość. Ja chcę wartościowych programów jak polimaty.